scyzoryk im się nie spodobał. Już prawie go nam zwinął. No, to siedzimy sobie dalej. Mamy nową zmianę celników. $1. $1. No, $1 to już dostałeś. No nie jestem w stanie nic zrobić. No to ja nie, jak oni są nas wypuszczą. Im się nie spodobał. Już prawie go nam zwinął. Kurwa, ja bym go dał, czekaj. Hola! 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 Wiecie co? Nigdy nie lubimy przekraczać granic, ale już. Ta granica to po prostu bije wszystkie na głowę, po prostu młynnie z tej ziemi i pełno jest takich kurczę gości, co oni tak ci chcą pomóc oczywiście za odpowiednią opłatą i cholera nie chcą się po prostu odczepić, a tak naprawdę wiecie, no co nam tutaj pomagać, kurczę, trzeba iść do biura i podbić ten karnet i no i co? Po cholerę. Tego. Tam wołają z jednej i z drugiej strony normalnie. Tak normalnie to lubimy podjechać na granicę raczej z rana, gdzieś tam przenocować przy granicy i przekraczać rano, bo nigdy nie wiadomo ile co potrwa i żeby być w nowym kraju tak jeszcze, żeby kawałek dnia został. Ale wiecie co, tym razem postanowiliśmy, że spróbujemy po południu, jest 4 godzina i zobaczymy właśnie jak to będzie. Tak sobie myślimy, że może wiecie, jest ramadan, może coś tam nie je, albo coś, może głodny już będzie sobie chciał iść szybciej do domu i będzie po prostu trochę szybciej. Jak nie masz, jak on widział, ile masz, no. Trzeba było więcej machać pieniędzmi, kurwa. Cyrk na kółkach, słuchajcie. Więc żeby wyjechać z Iranu, to trzeba zapłacić taki podatek za paliwo, które masz w baku. Nikt nie przychodzi, nie sprawdza, ile masz tego paliwa. My mamy obecnie pół baku, nieważne. Oni sprawdzają w dokumentach. Nasz zbiornik ma 75 litrów, więc płacimy za 75 litrów. I to jest 15 milionów tutejszych pieniędzy. Ale ty nie możesz zapłacić gotówką. Tylko musisz zapłacić kartą, która oczywiście nasze karty nie działają, tak więc musisz zapłacić kartą tutejszą irańską, więc są tacy goście, po prostu naciągacze, którzy on chętnie za ciebie zapłaci kartą, a ty mu zapłacisz, wiecie, dwa razy tyle, nie? I był taki gość, my żeśmy wiedzieli, że tutaj tak to wygląda, więc zaraz do nas się jakiś przykleił gościu, my żeśmy go próbowali, tak wiecie, ten, ale no nie dało się, cholera cały czas za nami chodził i no musieliśmy w końcu skorzystać, no bo kurczę, nie ma jak inaczej zapłacić.
No ale mieliśmy wyliczone pieniądze, bo jak masz wyliczone pieniądze, no to wiesz, nie zapłacisz nie wiadomo ile on ci powie, tylko po prostu wiesz, że tyle masz zapłacić, nam trochę mu dasz ponad to. My tam żeśmy wyrównali do pełnego, czyli dostał dolara więcej. No ale był bardzo nieszczęśliwy, że dostał tego dolara więcej, więc potem cały czas chodził i marudził, daliśmy mu trochę więcej, a potem jeszcze przyszedł i mówi, daj mi dolara, wiecie, i my mieliśmy dolara, nie w lirach, nie lirach, Jezu, już ja mówię w rialach. I on tak obraca tego dolara, chyba pierwszy raz w życiu widział jednego dolara, słuchajcie, i był taki nieszczęśliwy, że my daliśmy mu tego jednego dolara. Marudził tutaj chyba z 10 minut, ale se wreszcie poszedł, no. A my teraz se pięknie czekamy w kolejce, bo to, że mamy wszystkie papiery, to jest super, ale ci wszyscy ludzie tu w kolejce nie mają gotowych papierów, no i po prostu jest taki korek, nie przejedziesz dalej, stoimy. Wzięłaś ten papierek? Ja mam wszystkie papierki. I to powiedziawszy, przyszedł właśnie teraz znowu. Bo niedźwiedź chciał zapalić, otworzył drzwi i on oczywiście zaraz, kurczę, przydreptał tutaj i tam marudzi, no. Płatno. Ale będą. Hindi dolar, hindi. One dollar. No, $1 to już dostałeś. You wanted $1, I gave you $1. Hindi dolar. Tak, my tu jesteśmy skarbonka i będziemy rozdawać na prawo i lewo. A tak naprawdę tutaj a ludzie zarabiają 2-3 dolary na dzień. Więc dla tego gościa, który po prostu, wiecie, machnął kartą, to dostać jednego dolara to tak naprawdę za nic, słuchajcie, a on już wyciągnął od nas kilka dolarów. Tak więc, no sorry, kurczę, no ma dobrą dniówkę, niech nie narzeka. Ten mógłby się przesunąć albo cofnąć. A żeby tędy wjechać? Nie, on musi cofnąć. Nie. Keep all the cars, they are here in the queue because our paperwork is ready and they are still not ready to go. Hello. So we skip the queue. Ja nie, tutaj jest wysoki ten i sobie go sprawdź. Nie, czekaj. Bella. Sami Coronado. Coronado da Coronado. Hello, Sami.
Bella, bella. We are exiting Iran because we've been here 3 months. Oh, let me get out of there. Kız var ya. Abi adam bu çok var. Kızım. Ve göster koy. Hamid asfali fasıl. Kızım göre babi de göster. No, siedzimy sobie już tu pół godziny, żaden samochód się nie poruszył. Gdzie tu kurwa? Na ciężarowe? Tyle tych osobowych, a tutaj raptem masz 3 tiry, nie? I don't know. Tego nie może zaczepić. Dzwoni po ludziach i nie puszczą nas. Nie wiem, jak oni chcą to załatwić. Jak ty nie kupujesz, jak ty nie, nikt nie sprzedaje insurance'u. A ty nic nie zrobisz z tym. No nie jestem w stanie nic zrobić. No to ja nie wiem, jak oni chcą nas wypuszczą. Tutaj po tureckiej stronie wcale nie idzie szybciej. Słuchajcie, najpierw nam sprawdzali samochód, po prostu każde pudełko kazali otwierać normalnie, skakali po dachu i wszystko chcieli po prostu ten. Co można wywozić z Iranu? Powiedzcie mi. Tak do Iranu, to ja rozumiem, ale z Iranu co? No i chyba, że arbuzy, jak tutaj widzimy mnóstwo ludzi, takich mrówek, to wszystko, pomidory, arbuzy, banany, wszystko ciągną do Turcji, bo w Turcji jest drożej. No i potem wysłali nas do innego budynku, żeby podbić paszporty i tam, o, inny paszport, to nie irański paszport, nie turecki, to nie, wy musicie czekać, kurczę, i żeśmy czekali chyba z pół godziny. No i łaskawie oni potem stwierdzili, że okej, i jest, kurczę, stempel. I już myśleliśmy, że wyjeżdżamy, a tam, kurczę, babka na kolejnym okienku mówi, ale wasza rejestracja to wyskoczyła na czerwono, to ja nie wiem dlaczego, wy musicie iść do tego budynku i tam sprawdzić dlaczego, no. Ale mamy wino, bo tutaj był duty free shop i żeśmy wino kupili, mamy wino na wieczór, tak więc, heja, no. Tak więc tylko przekroczymy granicę i zaraz po prostu za pierwszą górką rozbijamy obóz.
Tak więc chodzi o to, że my nie mamy ubezpieczenia, no ale przecież jak mamy? Normalnie na granicach zawsze są takie budki, gdzie można kupić ubezpieczenie. A tutaj nie ma tych budek, gdzie można kupić ubezpieczenie. Nie możemy kupić online, bo przecież w Iranie nic nie działało, nasze karty nie działają, więc nie da się kupić online. To ja nie wiem, jak to oni sobie wyobrażają. A teraz to w ogóle już nawet nie mamy internetu, to nawet teraz nie mogę nigdzie sprawdzić i wiecie, jakby kupić przez jakąś turecką stronę. No i co? No będą tam jakieś wały w budynku number 10, tam gdzie nas czesali i nie wiem, będą debatować. Jak nas tam wypuścić bez insurance? Ramadan, so they're eating now. Ci wysłali mnie do customs. Customs znowu wysłali mnie do tej dupy, z którą rozmawiałem, do której mam przyjść o 19:30 i że ktoś przyjdzie i to jakoś załatwi. I don't know how. But they are bloody Turkish. They should know. To co, po maluchu? Tak. Gdzie jest otwieracz? Chodź i dam. Jeszcze jedzą? Nie wiem, co robią, ale tego nie ma. A nogi już mi tak bolą, że już nie mogę. Oni zjedli, a my nic. Oni zjedli, a my chuj. No nie możesz takich wyrazów używać. Oni zjedli, a my nic. Przypomnieliśmy sobie, że kupiliśmy ciastka w markecie. Ale to pakujesz, mej? Car insurance. They won't let us go without it. Fuckers. Fucking Turkish cunts. So what are we supposed to do now? Walk to fucking town, get insurance some fucking how. I don't know, because I've got fucking no internet. Fuck it, they don't give a shit. Car staying fucking here. To była nocka do zapamiętania, prawda? No więc spaliśmy tutaj w tym pięknym otoczeniu przejścia granicznego i nie, to po prostu nie da się opisać. Po prostu poziom frustracji sięgnął zenitu. No ale spoko. A jak już tu żeśmy się rozwalili, to wiecie, nawet tam goście z tego budynku za mną przyszli tutaj. Oni, tu jest inny budynek, gdzie oni przeszukują samochody, tam mają psy i wszystko. I byli bardzo mili, się pytali, co się stało i tak dalej.
możemy tam całą noc korzystać z ich toalety, że Wi-Fi, czy jest nam potrzebne i Wi-Fi, o tak, bardzo nam jest potrzebne, bo spróbuję kupić ubezpieczenie online, jak się uda. Wiecie, wczoraj to już byłam taka padnięta i wściekła, że nawet po prostu głosem się dobra, to rano po prostu podziubię. Jeden też mówił, że jakiś tu gość się przyjeżdża na granicę. Ja mówię, w ogóle co to za granica? Pierwsze widzę, że nie ma tych okienek i wszystkiego, a on mówi, bo tutaj nie ma ludzi. No jak nie ma ludzi? No tłumy ludzi wczoraj przecież żeśmy widzieli. No tak, ale ci wszyscy ludzie to są mrówki, którzy przekraczają tą granicę w tom i z powrotem każdego dnia i żaden z nich ubezpieczenia nie kupuje, tak więc po prostu wiadomo, jak to prawa rynku, więc nie ma. I musimy, ja teraz nawet mam wątpliwości, czy tak naprawdę jakąś agencję ubezpieczeniową znajdziemy w tym mieście, tak szczerze. Więc chyba tylko jedyna nadzieja jest w tym ubezpieczeniu online. No, tak więc herbata i biorę się do roboty. No, like to play. No, to siedzimy sobie dalej. Mamy nową zmianę celników, tak? Bo już jest rano i przyszli nowi. Najpierw po tym szoku, co my tu robimy i kto my jesteśmy. Przez jakąś godzinę to tam się nic nie działo. Oni nic nie chcieli od nas i my nie bardzo wiedzieliśmy, co zrobić. Myślimy, niech tam wszyscy wypiją herbatę i w ogóle. Potem ja zaczęłam prosić o ten internet, że może ja kupię to ubezpieczenie online. To oczywiście oni się boją mi dać Wi-Fi. To dali mi, ale wczoraj w nocy mi dali, a potem mi powiedział, nie, jutro przyjdzie gościu, a tam dupa. Nikt nie przyszedł i jak potem dzwonili do jakiegoś gościa z Car Insurance, to po prostu w ogóle nie odbiera tego telefonu. No więc sami próbowali kupić nam online i nie da się, ja nie wiem jak to wszystko działa, ale ja tutaj też u takiej innej babeczki poprosiłam o internet i faktycznie jak się wchodzi na internecie, to tylko wszędzie wyskakuje taki travel insurance, taki normalny podróżny ubezpieczenie i nawet jak jest napisane car insurance, to są tam tylko jakieś podstawowe informacje, że musisz mieć, że jest obowiązkowe, ale nie, że ty możesz tam kupić. Więc trochę dupa blada i widzę, że ci celnicy są, no oni są bardzo mili, ale już tak trochę jakby nami zmęczeni i już by chcieli się nas tutaj pozbyć, bo pewnie zaraz się tutaj zacznie szturm, jeszcze ta granica tam od strony Iranu nie jest otwarta i tutaj chyba z tej strony też jeszcze te bramy, wydaje mi się, nie są otwarte. No nic nie wjeżdża, prawda, tak więc jakby powoli to wszystko się budzi do życia, więc zaraz będzie tu szturm ludzi i oni no pewnie już by chcieli, co byśmy sobie pojechali, więc nie wiem, może nam pozwolą pojechać i tam po prostu kupimy w mieście, tak normalnie, po ludzku, jak powinno być. No nie wiem, zobaczymy. Będę opowiadać dalej. No i co? Udało się? No może się udać, ale on zapłaci za mnie. A, kurwa. So give him, like you always need to have, give him pounds. A te Turkish lira, we've got some Turkish liras. Check how much we've got. Where? Here? Yes, we've got it somewhere here. But there's nothing there. Mamy, słuchajcie, i czasem właśnie fajnie jest podróżować z psem, bo to pomaga w załatwieniu różnych rzeczy i a nam jedzie.
jedzie akurat ciężarówka do, za chwilę do Bandrzeży. Czasem fajnie jest podróżować z psem, bo to nieraz pomaga i otwiera ludzkie serca. I pomógł nam tutaj właśnie taki celnik, który pracuje z psami. I no wiecie, no po prostu widać też taki ogarnięty i dość dobrze mówi po angielsku, że możemy się z nim fajnie skomunikować. I po prostu na swoim telefonie, wiecie, wyszukał, napisał do jakiegoś gościa, który się zajmuje ubezpieczeniami i ten wszystkie składki tam poobliczał, podał mu i tak dalej, w to mi z powrotem. No i właśnie to ubezpieczenie już jest, teraz Mario pojechał tam jakoś ogarnąć tam, jak mu zwrócić pieniądze. Właśnie jak będziecie się kiedyś wybierać, to warto mieć dolary, euro, wszystko, ale też w drobnych banknotach, bo będą takie sytuacje, że będziesz komuś musiał jakąś wyliczoną kwotę przekazać i no, trzeba mieć jak najwięcej drobnych, jak najwięcej drobnych. Yeah, we got it, mate. Got it? Yeah, we make F off from here. Super, super. Bloody hell. He sent it to my email, but just in case I've got his phone number and name. So it's alright. Okay, off we go. Ale nie, nie, jeszcze sobie nie wyjedziemy. Bo teraz na tym ostatnim okienku, kurwa, oni stwierdzili, że musimy mieć prześwietlenie samochodu. To my jesteśmy tutaj 10 godzin i w ciągu tych 10 godzin to, kurcze, nie można było zrobić tego, kurwa, prześwietlenia? Nie, to, kurwa, teraz jak my już wszystko mamy, to oni nam mówią, że trzeba mieć prześwietlenie. I teraz oczywiście jest taka kolejka, kurwa, tirów do tego prześwietlenia, gdzie my staliśmy tu 10 godzin, a całą noc nikogo nie było. No i co? I kolejna kontrola. Chłopaki se tam otwierają szuflady i mają zabawę, nie? Se pooglądają auto. Kurwa jego mać. No 20 godzin na granicy to jest nasz rekord życia. Pierdole. Ci si rano tirowcy się tak na mnie patrzyli, kurwa, aż się bali. Zaraz rozpierdoli ten bordel. I ty byś był ten jeden, co mówił celnik, że raz na miesiąc mają gościa, który się bije i po to mają dwa psy, żeby się bronić przed agresywnymi ludźmi jak ty. Którzy są gotowi komuś przy fasoli. Jeszcze jedna budka, nie, ja zaraz po prostu zejdę z tej ziemi. I jak nas zatrzyma, to ja już nie wiem. Czego chuju chcesz? Sobie porobić gościu, no nie? A nie nas tutaj stresuje, że kolejna kontrola, słuchajcie. Aha, no i nie powiedziałam, że w końcu nie prześwietliliśmy tego auta, bo niedźwiedź się tak wkurzył po prostu i wrzeszczał tam na tej granicy, że tam przyszli jedni celnicy, potem inni celnicy i tak dalej. I w końcu zeszło się na tym, że stwierdzili, że nie trzeba robić tego prześwietlenia, bo wiecie, takie prześwietlenie to na pewno skończyłoby się tym, żeby było, trzeba było wysypywać pół auta, bo my mamy przecież tyle rupieci tam w środku, że zaraz coś by im się tam nie podobało i trzeba by było wszystko wysypywać, no to kolejne, kurczę, 3 godziny, nie? No, tak więc już jesteśmy w Turcji, słuchajcie. No musisz się teraz dziobać, jak ja to nagrywam ładnie, tu mi patrzeć. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety.
gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia.